raz drugi gościmy w naszym mieście Fundację CUCI, która postanowiła pomóc osobom przebywającym na terenie miasta Opola, które pozostają w najtrudniejszej sytuacji. Pierwszy raz w porozumieniu z prezydentem miasta Opola fundacja dotarła, kiedy wskutek działań wojennych blisko 10 tysięcy obywateli Ukrainy uciekło do Polski i zdecydowało się schronić w naszym mieście. I w takiej liczbie też zaprosiliśmy tutaj do Stego Arena po raz pierwszy wtedy mieszkańców Ukrainy, którzy znaleźli w naszym mieście wsparcie i schronienie i zostali obdarowani bonami do jednej z sieci sklepów w mieście Opolu. To była ogromna, taka szybka pierwsza pomoc. A dzisiaj w Stegu Arena zaprosiliśmy za pośrednictwem pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 530 osób, obywateli Polski, mieszkańców miasta Opola, którzy spełniają kryteria wyznaczone przez fundację. Są to osoby pozostające w trudnej sytuacji materialnej, ale nie tylko. Oprócz tego są to osoby, które zmagają się na co dzień z niepełnosprawnością, z długotrwałą, przewlekłą chorobą i dzisiaj te osoby otrzymają konkretną, przedświąteczną pomoc od fundacji. To będą 3 bony o wysokości łącznie 600 zł na każdego członka rodziny. Nasza fundacja Master, wiem, że teraz inflacja w Europie jest ogromna, dlatego że przed tą okazją świąteczną nasza Master też chce pomaga ludzi w Polsce, bo wiem, że ludzi też potrzebuje pomaga. Moją małżonką jest Tajwanka i akurat fundacja buddyjska CUCI pochodzi z Tajwanu. Odnalazła ją już prawie 2 lata temu i zaangażowaliśmy się z żoną wespół z tą fundacją w pomaganie najpierw Ukraińcom, wciąż pomagamy uchodźcom z Ukrainy. Natomiast w tej chwili również fundacja postanowiła pomóc najbardziej potrzebującym mieszkańcom Opola. Wespół z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, który wytypował osoby, którym pomoc jak najbardziej się należy. Na pewno to jest bardzo ważne, z tego względu, że można powiedzieć, że no, jak ktoś ma problemy finansowe czy coś, no takie pieniądze na pewno się przydadzą, nie? Zawsze to jakoś inaczej dla dzieci. No tak, i jest ciężko, no nie powiem, że nie jest ciężko, samo 500+, no nie wystarczy na wszystko, nie? Także takie bony żywnościowe czy coś, to już dużo dają. Bo wtedy wiem, że mogę na więcej sobie trochę pozwolić, tak jak urozmaicić to całą żywność, czy jedzenie po prostu dla nich, nie? Żeby też radochę z tego mieli. Bardzo egzotyczne miejsce Tajwan. Wydawałoby się, co Tajwan ma do Opola i jak Tajwańczycy trafili do Opola z pomocą. Tymczasem proszę, jak konsekwentnie pomagają. Pierwszym razem dużej grupie uchodźców, dzisiaj mieszkańcom Opola, którzy są jednocześnie podopiecznymi MOPR-u, na co dzień otrzymują wsparcie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Dzisiaj to wsparcie przywieźli Tajwańczycy zupełnie bezinteresownie, bo oni pomagają na całym świecie, przy różnych konfliktach zbrojnych, przy tragediach, przy klęskach, czy właśnie w takich sytuacjach, kiedy są osoby bezdomne, czy potrzebujące wsparcia. Bardzo mnie to cieszy, że coś takiego się dzieje w Opolu. Rozmawialiśmy oczywiście o Tajwanie, pojawiają się pytania skąd, dlaczego do Opola, czy mogę trafić do Krakowa, Warszawy, tam też są osoby niezamożne, które potrzebują wsparcia, czy może do Szczecina, Jeleniej Góry, ale mamy tutaj dwójkę wyjątkowych ludzi, rodzinę Państwa Atlasów, panią Lolę, która jest Tajwanką, ale od wielu lat mieszka w Opolu, jej męża Radka, którzy właśnie dzięki temu, że tu są, mają kontakty z fundacją, wykorzystali te swoje kontakty do tego, żeby fundacja trafiła również z pomocą do Opola, a przede wszystkim nie ma co ukrywać, oni sami mają wyjątkowe serca i wielokrotnie, nie pierwszy raz, nie tylko przy tej okazji, pomagają, dzielą się tym, co mają, więc sami zasługują na najwyższe uznanie.